Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Mamy dla Was kolejny odcinek, w którym pokażemy kilka elementów tuningu. Ponowne wezwanie do kierowania się rozsądkiem. Co boli naszych przewoźników? Porady i wyjaśnienia eksperta. Agro Show pod Poznaniem. Ruszamy. Tuning, ciężka maszyneria, wskazówki i porady nigdzie nie znajdziecie tak interesującej mieszanki. A na rozgrzewkę zaczynamy stroboskopem. Decyzją Zgromadzenia Ogólnego Delegatów ZMPD, które odbyło się w środę 7 grudnia 2022 roku w Jachrance koło Warszawy, Jan Buczek został ponownie powołany na funkcję prezesa zrzeszenia na kadencję 2023-2026. Wybrano także członków zarządu, komisji rewizyjnej i rady. Anwim, właściciel sieci, jest coraz bliżej okrągłej liczby 400 stacji Moja. Trzy kolejne właśnie otwarto w województwach małopolskim, mazowieckim i łódzkim. Anwim S.A. przyzwyczaił rynek do szybkiego tempa, w jakim w całej Polsce otwierają się kolejne stacje paliw. Firma od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię dynamicznego rozwoju i jest największym, niezależnym operatorem sieci stacji paliw w Polsce. Firma dba o standaryzację wysokiego poziomu usług i jakości paliwa na wszystkich punktach pod marką Moja. 154 lata temu, 10 grudnia 1868 roku w Londynie, zaczęła działać pierwsza na świecie uliczna sygnalizacja świetlna. Jej konstruktorem był angielski inżynier kolejnictwa John Knight, który oparł swoje rozwiązanie na semaforze regulującym ruch pociągów. Źródłem światła była lampa gazowa, a zmiany wyświetlanych sygnałów dokonywał obsługujący urządzenie policjant. Niestety już 2 stycznia 1869 roku doszło do wybuchu gazu, w wyniku czego funkcjonariusz został poważnie ranny. Sygnalizator zdemontowano, a jego elektryczny następca pojawił się w brytyjskiej stolicy dopiero w 1929 roku, 15 lat po swoim debiucie w Ameryce i 3 lata później niż w Warszawie. O wynalazce sygnalizacji przypomina tablica pamiątkowa na budynku w pobliżu miejsca, gdzie była zamontowana. Dziś nasza ostatnia już porcja spostrzeżeń z wystawy Agro Show. Zobaczcie. Międzynarodowa wystawa maszyn rolniczych Agro Show w Bednarach to nie tylko traktory, siewniki czy kultywatory. To także środki eksploatacyjne jak opony rolnicze. Ogumienie to jeden z najbardziej kosztownych elementów uprawy roli. Dlaczego? Dopóki jest sprawne, jego udział w kosztach jest często niezauważalny. Ale gdy dojdzie do awarii i szybko trzeba kupić nowe, mocno uderza po kieszeni. Nic dziwnego, że przemysł oponiarski stara się jak może, aby dostarczać trwałe opony. Na tym stoisku przedstawiamy nową oponę nowoczesną Michelin Trail X-Bib, która jest przeznaczona do przyczep. To jest nowy produkt, który został stworzony na potrzeby rolnictwa, który na dobrą sprawę teraz staje się coraz bardziej precyzyjny. Potrzebujemy kilku produktów w jednym, żeby sprostać wymaganiom. W tym wypadku mamy oponę, która dzięki swojej specjalnej rzeźbie jest doskonale przeznaczona do transportu. Zdawałoby się, że zwykła opona do przyczepy rolniczej nie musi być zaawansowana technologicznie, ale szerokie ogumienie poważnie niszczy glebę. Z drugiej strony, stricte polna opona nie nadaje się do transportu. Potrzebny był kompromis,
i kilka ważnych detali. Centralne żebro, które optymalizuje przebiegi i żywotność opony. Dodatkowo odseparowany każdy klocek, który zapewnia nam też pozytywne samooczyszczanie. W oponie została zastosowana technologia UltraFlex, czyli niskociśnieniowe. W tym momencie ochraniamy glebę, zmniejszamy degradację i zwiększamy nośność w stosunku do zwykłej opony radialnej. Im więcej żyznej gleby, tym wyższe plony. Jednak nie każdy polski rolnik potrzebuje najwyższych technologii w swoim gospodarstwie. Dla takich klientów ciekawą ofertę przygotowała firma Rosava. Firma Rosava jest fabryką opon, znajduje się na Ukrainie. Od ponad 50 lat produkujemy opony m.in. dla rolnictwa. Są to opony radialne, jak i diagonalne. Produkujemy opony do kombajnów, produkujemy opony do traktorów, produkujemy też opony przemysłowe do przyczep, do samochodów specjalistycznych, do przyczep kempingowych. Jest to bardzo duży asortyment opon, ponad 200 rozmiarów. Kapitalną zaletą marki Rosava jest krótka droga z fabryki do klienta, bez ryzyka utknięcia jakiegoś kontenerowca płynącego z Azji. W Bednarach Rosava pokazała kilka nowości. No, nowością na naszym stanowisku są opony wielkogabarytowe, czyli opony do kombajnów. Są to opony o rozmiarach powyżej 900 mm. Są to opony diagonalne, jak i również radialne. Niektóre z tych opon montujemy na pierwszy montaż dla niektórych producentów. Oprócz atrakcyjnej gamy, Rosava jest godna uwagi z kilku innych powodów. Przede wszystkim produkt europejski. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością. Jest dostosowana do wymogów naszych gleb i jest bardzo ceniona przez polskich rolników. Oczywiście jest to opona, która ma preferencyjną cenę. Nie jest to opona klasy premium, ale w niektórych wariantach nawet przewyższa opony, jeśli chodzi o wytrzymałość. A nawet gdy skończy się wytrzymałość, rolnik mniej to odczuje. Każdemu według potrzeb, głosi stara sentencja. I w rolnictwie nadal się sprawdza. Na następne Agro Show poczekamy rok, a na mecenasa Wojciecha Fraszka nie musimy czekać. Dziś pytanie od pana Kamila z Brześcia. Jak rozumieć wyłączenia z artykułów 3 i 13 rozporządzenia 561 łamane przez 2006? Panie Kamilu, pańskie pytanie jest bardzo obszerne, dlatego rozłożymy je na dwa odcinki. W tym odcinku chciałbym powiedzieć na temat wyłączeń przewidzianych w artykule 3 rozporządzenia 561 łamane przez 2006. Jak wiemy, wspominałem o tym też w poprzednim odcinku, zasadą jest, że przepisy tego rozporządzenia, a w ślad za tym wszelkie wymogi związane z czasem pracy, z obowiązkiem posiadania tachografów, mają zastosowanie do sytuacji, w której przewozy drogowe wykonywane są pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub autobusami, czyli pojazdami konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Natomiast rozporządzenie wprowadza pewne wyjątki, które mają charakter obligatoryjny. Katalog jest ich zamknięty. Kiedy to pomimo tego, że przewozy dokonują się tego typu pojazdami, nie będą stosowane wymogi rozporządzenia 561, a w konsekwencji no, nie będzie obowiązku chociażby wyposażenia pojazdu w tachograf. I do takich wyłączeń zaliczamy przede wszystkim sytuację, w której przy przewozie regularnym osób odległość pomiędzy przystankiem początkowym a końcowym wynosi maksymalnie 50 km. Inna istotna sytuacja to przewozy wykonywane pojazdami, które konstrukcyjnie przystosowane są do rozwijania prędkości nie większej niż 40 km na godzinę. Więc nie tylko chodzi tu o tak zwane pojazdy wolnobieżne, które są przystosowane do rozwijania maksymalnej prędkości 25 km na godzinę, ale wszelkie
które nie wyczerpują tego limitu 40 km na godzinę. Wyłączone spod rozporządzenia są też pojazdy sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej, wszelkich służb odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego, chociażby jak Straż Graniczna czy inne tego typu służby, jeżeli oczywiście te przewozy wykonywane są w ramach realizacji nałożonych na nie zadań. Wyłączenia dotyczą też wszelkich pojazdów, które przeznaczone są do obsługi wypadków drogowych, pojazdów, które przeznaczone są do celów medycznych, jak pogotowie ratunkowe, pojazdów pomocy drogowej, jeżeli operują one w obszarze nie większym niż 100 km od swojej bazy, czy wreszcie pojazdy, które poddawane są próbom drogowym w związku z naprawą czy jakąś konserwacją. Tych wyłączeń jest więcej. Zachęcam do lektury rozporządzenia. W tym zakresie starałem się wymienić te najistotniejsze. Dziękuję. Czas teraz na małą przerwę, a zaraz po niej zobaczycie. Kilka elementów tuningu. Ponowne wezwanie do kierowania się rozsądkiem. Co boli naszych przewoźników? Wracamy za moment. Teraz będzie poważnie, bo prezes ZMPD mówi o bardzo ważnych sprawach. Patrzcie i słuchajcie uważnie. W trakcie spotkań przewoźników należących do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych jesienią 2022 roku poszukiwano odpowiedzi na kluczowe pytanie, ile jeszcze branża wytrzyma. Sytuacja wojenno-energetyczno-polityczna w naszej części świata mocno uderzyła w polskich przewoźników. Jak sobie z nią poradzili? Najpierw ruszyli z pomocą wschodniemu sąsiadowi, potem z własnych pieniędzy podtrzymywali swoje przedsiębiorstwa w nadziei na poprawę sytuacji. Obecnie widzą, że nie wytrzymają takiej sytuacji dłużej. Zbankrutują, pytanie tylko kiedy. Nic dziwnego, że oczekują od rządu, który podpisał się pod sankcjami, jakiegoś zadośćuczynienia. Przecież nawet ta wojna wywołana przez agresję rosyjską na Ukrainę, ona też nie może blokować wszystkich procesów gospodarczych w Europie, bo za chwilę skończą nam się chęci i możliwości do pomagania. Nie ma nic za darmo. Każdy płacący podatki chciałby coś z tego mieć. Przewoźnicy czują się jedynie dojną krową, bez żadnych benefitów. Oczekują pomocy. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli nie będzie troski po stronie naszej władzy o naszą branżę, to my nie jesteśmy w stanie konkurować. A jak transportowcy zbankrutują, to nie będzie wpływów na wielkie, sztandarowe projekty rządowe. Nie zabija się krowy dającej mleko, tylko o nią dba. Na przykład nie wykorzystując jej jeszcze do orania pola. W następnym odcinku ponownie spotkamy się z prezesem Buczkiem. A teraz nasz cykl Nie zabijaj, nie daj się zabić, który jasno wskazuje, że na drodze może wszystko się wydarzyć. Popatrzcie. W pierwszym z pokazywanych dziś zdarzeń od tragedii dzieliły tylko milimetry. Na ostrym łuku drogi wysoko umieszczony, niestabilny środek ciężkości betoniarki spowodował utratę jej równowagi, a w konsekwencji upadek. Kierowca osobówki ratował się ucieczką na chodnik, na szczęście pusty, i zdołał odsunąć się na tyle, że gruszka tylko musnęła bok auta. Tutaj też nagle doszło do deficytu stabilności ciężarówki, ale z całkiem innej przyczyny. Cofająca na posesję wywrotka okazała się zbyt ciężka, albo patrząc z drugiej strony, podjazd na zbyt delikatny. Tak czy owak, podłoże zapadło się i auto wylądowało w nagle otwartej jamie. Także w tej sytuacji dochodzi do gwałtownej utraty stabilności pojazdu, owocującej utratą panowania nad nim.
Przyczyną tego wypadku było zjawisko akwaplaningu, zmieniające auto w bezwładną masę, ślizgającą się po jezdni i odbijającą się od elementów infrastruktury drogowej. A oto kolejny przypadek utraty równowagi. Tym razem z rowerzystą w roli głównej. Jego efektowna ewolucja miała przyczynę w nagłym zastopowaniu przedniego koła, które spowodowane było, zdaje się, przypadkowym użyciem hamulca. Następny wypadek też ma związek z kołem, ale tym razem tylnym. Na szczęście ten traktor nie należał do grupy szybkobieżnych ciągników rolniczych, a jego kółeczko po usamodzielnieniu się znalazło sobie miejsce na pustym prawym poboczu. Autonomiczne zachowanie dotyczy także tego wypadku, ale tu chodzi już o cały pojazd. Samochód wymusza pierwszeństwo na motocykliście. Uderzenie w bok auta sprawia, że kierowca jednośladu traci równowagę i spada z motocykla, a ten, uwolniony od jeźdźca, przez chwilę sam jedzie dalej. Pokazane sytuacje niech będą dla Was kolejnym ostrzeżeniem. Na drodze może zdarzyć się niemal wszystko. Uważajcie więc i miejcie oczy szeroko otwarte, abyście nie zabili i nie dali się zabić. Witamy w programie Na Osi, w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Chcemy tutaj przybliżyć, oczywiście nagrywamy to razem z panem Romkiem, tutaj Romanem Latynem, oceniamy wypadki, zdarzenia drogowe. Oceniamy, a teraz chcielibyśmy pokazać takie zdarzenia, które się wydarzyły, nie wiadomo dlaczego. Po prostu jedziemy główną drogą i nagle wychodzi, czy wyjeżdża ktoś, coś się dzieje i dochodzi do wypadku. I chcieliśmy właśnie przestrzec tutaj Państwa, Was przede wszystkim, że niekiedy naprawdę może samolot na głowę spaść. Dzień dobry. Będziemy to wspólnie analizować z Andrzejem Wachowskim. Zapraszam, Andrzej, do pracy. Zapraszamy do oglądania. Oj, to piractwo jest. To jest piractwo. Tak jest, proszę przejść. Oj. Oj, proszę. Tak się pan spieszył. Ciągła podwójna wyprzedza. Chce zjechać na prawo i nagle tam się stop zapalił, a to ciągniemy dalej. No i się skończyło na odwróceniu. Ale ładnie przez płot tak. Przeskoczyło. Wybicie tu i to było szczęście. Na tej dróżce się tak, ten go znalazł. Ten go nakierował. No. Ja mam określenie na to już. Tak? Pechowy siatkarz. No tak, pechowy siatkarz. No można nazwać pechowy siatkarz. No tutaj po prostu ładna pogoda. Chciało się gazu dodać. Ci przed nim jechali za wolno. To się denerwował. No jak przed nim ktoś może jechać? No i później dochodzi do takiego wypadku. Wyprzedził jeden pojazd, a chciał drugi wyprzedzić. No. Musiał drugi wyprzedzić, bo on zobaczył ten stop. I do tego jeszcze pociągnął. Tu już szedł na prawo, ale tu zobaczył ten stop, kierunkowskaz, pedał uciekał, może się uda. Już nie było kiedy, czym hamować, bo za szybko jechał. No i tak wyszło, jak wyszło. No. Także, no bo tutaj jest jeszcze jedna uwaga moja taka, tak? Że pan, który chciał skręcić w lewo, czy osoba kierująca pojazdem, która skręcała w lewo, chyba nieco za późno użyła kierunkowskazu, bo nie ma dopiero. To jest to, co jest bardzo powszechnym błędem. Kierunkowskaz razem z wykonaniem manewru kierownicy. No najczęściej tak jest i do tego nie powinno dochodzić. Najpierw powinien być kierunkowskaz co najmniej przez 15 metrów, a później dopiero hamowanie. Tak powinno być i wszyscy by wiedzieli, o co chodzi. Chociaż ten siatkarz, jak żeśmy go nazwali, tak. No to on był bezwzględny, on po prostu ciągła linia, teren zabudowany i to gnał na zabicie i dobrze, że tylko tak się stało, jak się stało. Trafił. Trafił, tak. Widzicie, no, brawura, po prostu brawura. Jest tu miejscowość, teren zabudowany, na pewno jest 50 na godzinę, mało tego, ciągła podwójna linia, wyprzedzanie, nie patrząc do przodu,
Też się możemy wariata spodziewać. Tak. No, zawinił ten, co wjechał do tego rowu, został odbity od pojazdu, który skręcał w lewo. Oczywiście ten, co skręcał w lewo, podejrzewam, że też dostanie mandat, bo się nie upewnił się, czy nie jest wyprzedzany. Po prostu, żeby wykonać taki manewr, to kierowca tego pojazdu powinien się upewnić, czy nie jest wyprzedzany. Bez względu na to, czy są ciągłe linie, czy jest zakaz wyprzedzania, pamiętajmy o tym. Zanim skręcimy w lewo, pamiętajmy, patrzmy w lusterkę, czy nie jesteśmy już wyprzedzani. Czy z jakiegoś, przepraszam, to nazwę wariata. No, bo też jesteśmy winni. No i dokładnie to, co na co zwróciłem uwagę, włączajmy prędzej kierunkowskaz. Tak jest, o właśnie, to tutaj jest... jak Romek mówił jeszcze wcześniej komentując, za późno kierunkowskaz. Kierunkowskazu nie można włączać wtedy, kiedy się naciska hamulec. Kierunkowskaz 10, 15, 20 metrów, w zależności od drogi, jak to wygląda, czy to jest droga szybkiego ruchu, czy to jest teren zabudowany, zawsze. Najpierw kierunkowskaz, później dopiero hamulec. Takie badania naukowe były zrobione. Podobno kierunkowskaz musi błysnąć 3 razy, żeby został zauważony. Wtedy mamy pewność, że ktoś go zauważył. Dokładnie. Jak byś to nazwał? A to był taki niebezpieczny, pechowy siatkarz. A siatkarz. To siatkę uderzy, tak? Tak, do grudka wpadł siatkarz. Na pewno nie mistrz świata. No, nie mistrz świata. No, mistrz świata. No, tak? Tak. To tutaj tego, albo że ten rów przeskoczył. Tak. Przeskoczył rów i poleciał sobie bum i w powietrze. To był taki i skoczek w dal, i siatkarz. Siatka i ogródek. Taki. No, zapraszam do programu Na Osi już za tydzień, a Romek? Ja zapraszam tradycyjnie na kanał nasz na YouTubie, gdzie możecie pooglądać to, co my pokazujemy, posłuchać, o czym gadamy i zaprezentować tam swoje zdanie na ten temat. Czy my się mylimy, czy może mówimy rację mamy. Tak, podzielcie się waszą no opinią. No i zalajkujcie, no te znowu widzisz? Zasubskrybujcie. Fajnie się mówi. Subskrybujcie po prostu. Tak jest, ciężkie słowo do wypowiedzenia, bo ja się zaczynam jąkać z tego. Ale zapraszam za tydzień do programu Na Osi, do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj Się Zabić. Miłego oglądania dalszego ciągu programu Na Osi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Usilnie namawiamy do myślenia na drodze. A teraz zajmiemy się bardzo interesującymi przykładami tuningu. Opowiedzą o nich branżowi dziennikarze w naszym cyklu Track Story. Popatrzcie. Tuning pojazdów ciężarowych stał się sztuką. Dziś za wygląd pojazdu odpowiadają prawdziwi artyści i fachowcy z różnych dziedzin. Mamy grafików, lakierników, tapicerów, krawców, dźwiękowców, elektryków, ślusarzy, a nawet harfiarzy. Nic dziwnego, że przepych niektórych ciężarówek, które wpadły w ręce tylu rzemieślników, przypomina carskie pałace. Oczywiście można samemu wykonać wszystkie te prace, ale efekt może być albo średni, albo życia zabrakłoby, aby się go doczekać. Poza tym wiele technologii poszło do przodu i tylko ludzie na co dzień się w nich specjalizujący mają dostateczne pojęcie, jak je zastosować. Przykładem ogromnego rozwoju jest także oświetlenie zewnętrzne tuningowanych ciężarówek, o którym porozmawiamy teraz ze znanymi i lubianymi przez Was ekspertami. No, kiedyś to jeszcze w starych dziejach to samochody niektóre potrzebowały dużo więcej światła do pracy, a pamiętam w latach 70. No to można było z Opola wyjeżdżając o 1 w nocy do Warszawy jechać nie zmieniając świateł drogowych na mijania. Dodatkowe oświetlenie polubiły pomoce drogowe, które do dzisiaj hołdują w zasadzie. Musisz widzieć i być widocznym. Oświetlano sobie nie tylko drogę, ale miejsce pracy, na przykład załadunek lub rozładunek. Ale w tamtych czasach dodatkowe oświetlenie wiązało się z kilometrami kabli, kiepskimi żarówkami i elektromechanicznymi kogutami. Oj, chyba wydało się, kto ukradł koguta z milicyjnej Nysy na szkolną dyskotekę. Ale wracając do tematu, czy naprawdę potrzeba tyle świateł, skoro nie zawsze można ich używać? Wygląda to na przerost formy nad treścią. Tak, faktycznie tak jest, że przepisy nie pozwalają na dodatkowe oświetlenie pojazdów, ale tu mała uwaga, na drogach publicznych. Poza nimi nie ma takich przeciwwskazań i można sobie takie nie tylko zainstalować, ale i używać.
A czasami też to dodatkowe oświetlenie jest założone tylko dla szpanu, dla takich celów wizerunkowych. Jednak najprawdziwsi wyznawcy tuningu wszystkie lampy mają sprawne, w dodatku wciąż zwiększają ich ilość. Technologia na to dzisiaj pozwala. Od kiedy są dostępne LEDy, to nastąpił naprawdę wielki postęp w tuningu pojazdów. LEDy praktycznie są wszędzie, na całym pojeździe. W orudowaniu, w kabinach, na kabinach, z boku pojazdu, z tyłu pojazdu, a nawet wydechu. Powiedz, że jeszcze w oponach, a skonam ze śmiechu. Ale czy to bez znaczenia, żeby montować lampy gdzie popadnie? Czy jest w tym jakaś logika? Romek dawno nic nie mówił. Poproszę do odpowiedzi. Wszystko to ma jakiś sens. Lampy na dachu oświetlają drogę przed pojazdem. Światła przeciwmgielne pracują we mgle. Obrysówki informują innych, gdzie się kończy pojazd, a koguty ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Ale są też takie światełka, które nic poza wrażeniem wizualnym nie dają. Mają być piękne i już. Są też lampy, zwłaszcza tylne, które poprawiają wizualnie, a nawet chodzi o to, żeby lepiej był widoczny ten pojazd, już po producencie. Święta racja. Nawet najpiękniejsza ciężarówka, kiedy opuszcza fabrykę, z tyłu zawsze wygląda na niedokończoną. Zupełnie jak ty. Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Ale wróćmy do tylnych lamp, zanim Ola wydrapie mi moje piękne oczy za to porzekadło. Mam wrażenie, że to wielkie pole do popisu dla tunerów. Ingerencja w przednie światła jest niewskazana, a wręcz zabroniona. Natomiast z tyłu można popuścić wodze fantazji. I występują lampy kwadratowe, okrągłe, zespolone, na chromie, czego tylko dusza zapragnie. Mam wrażenie, że producenci ciągników siodłowych wychodzą z założenia, że tylne lampy i tak zasłoni naczepa. Tymczasem oni chyba mają węża w kieszeni i nie chce im się zadbać o design tej części nadwozia. Co innego producenci naczep, którzy od pewnego czasu oferują bardzo estetyczne tylne oświetlenie swoich pojazdów. Jest ono nowoczesne i bardzo dobrze widoczne. No, jak to ładnie wygląda, jak do ładnej naczepy pasuje ładny ciągnik, albo odwrotnie, co nie? No i nie ma co się dziwić, że na przykład na Masterpraku wystawiają się producenci takiego oświetlenia. Bo tylko tu klienci mogą przyjść do sklepu w nocy bez podejrzeń o kradzież. Tak sobie myślę, że sklepy z oświetleniem powinny być otwarte tylko w nocy. Byłoby mniej reklamacji. Wydaje się, że w kwestii tuningu oświetlenia osiągnięto wszystko. Któreś z Was mówiło nawet, że są lampy w tłumikach. Zawsze się coś jeszcze znajdzie i nie chodzi może o ilość, ale o formę, o pomysł i tak dalej. Może nowe surowce, z których będą wykonane gumy w przyszłości, spowodują, że opony będą mogły świecić. Oczywiście dla poprawy bezpieczeństwa. Odgryzasz się za moje LEDy w oponach? Ale z drugiej strony czemu nie? Wiadomo, po pierwsze bezpieczeństwo. W jakiejś nieokreślonej przyszłości spodziewamy się pojazdów autonomicznych i życzyłbym sobie, żeby one były w nocy także w jakiś rozpoznawalny sposób widoczne, aby różniły się od innych samochodów, po to, żebym jako kierowca wiedział, że nie mogę tego pojazdu traktować z takim wzajemnym zaufaniem, jak kierowca, człowiek traktuje innego kierowcę, człowieka. Bardzo dużo w miastach widać ekranów LED-owych na budynkach. Nawet widziałem już gdzieś w polu taki ekran LED-owy. Żeby go nie ukradli, to się dziwię, ale też warto pomyśleć, żeby więcej było na pojazdach samochodowych tych ekranów LED-owych. Przecież to jest też jeżdżąca reklama, a spokojnie na kofrze z prawej, z lewej strony można takie ekrany zamontować, jeżdżąc po mieście, reklamować. LED-y to jest naprawdę bardzo dobry wynalazek. Mało prądu bierze. Już to widzę, zwłaszcza na tylnych drzwiach chłodni, gdzie będą puszczali seriale z Netflixa, a które będzie oglądał kierowca jadący za chłodnią. No, ale w razie hamowania, tak, na przykład jak będzie ekran na tylnej ścianie, to może się zamienić wielkie światło stop. Takie buty! Nieźle to wykombinowałeś. Czy zdążyłeś już to opatentować? Wracając do oświetlenia zewnętrznego, czego byście sobie życzyli? Tylko bez fajerwerków poproszę. Wydaje mi się, że sporo jest do zrobienia w kwestii naczep. Na przykład nie obraziłbym się wcale za mocne oświetlenie
podwozia naczepy, które pozwalałoby sprawdzić, co się pod nią dzieje, bez sięgania po latarkę. Często zarzuca się stuningowanym ciężarówkom, że są obwieszone lampkami niczym choinka. No cóż, czekam na to i może w końcu będzie taka możliwość, żeby umieścić światła na ciężarówce na gładko, ale w miejscach, gdzie sobie tego zażyczy twórca tuningu. No fajnie byłoby też, gdyby taśmy obrysowe w naczepach były stosowane na przykład zamiennie z jakimiś mrugającymi LEDami, ponieważ zdarza się, że w nocy tył takiej naczepy no niewiele różni się od sąsiedniego znaku drogowego, no i można się pomylić. A od kiedy na znakach drogowych są podawane dane teleadresowe przewoźnika? Może zmień okulary? W każdym razie tuning bez oświetlenia to jak zima bez śniegu. Doceniają go ci goście na Mastertracku, którzy przybywają o zmroku, specjalnie dla Alei Światy. To tyle na dziś. Cześć! W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a w następnym pokażemy. Ciężarówki w teledyskach. Jeszcze jedną tragedię drogową. Kolejne uwagi prezesa ZMPD. Porady i wyjaśnienia eksperta. Poznacie kierowcę i jego auto. Zapraszam na nasz profil facebookowy, gdzie nieustannie możecie być z nami w kontakcie. Zaglądajcie też na nasze strony internetowe Na Osi i Mastertrack. Do zobaczenia. Cześć. Nocą pieszy rowerzysta. Pieszy rowerzysta, dobra. Ja takiego pod Opolem kiedyś mijałem. W ostatniej chwili zobaczyłem. Czarny płaszcz tak był długi, że jeszcze zakrywał tylne światło roweru odblaskowe. Zabiłbym jak nic, gdybym się nie zorientował w porę. O, masz. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.